Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim serialowym rozkładzie jazdy na lipiec polecaliśmy m.in. taki serial od TNT, który nazywa się Will. Will to jest serial historyczno-biograficzny o młodym Williamie Shakespeare'ze. Kompletnie nie wiedzieliśmy, czego się po tym serialu spodziewać, bo z zajawek wynikało, że Shakespeare jest młody, ładny i wygląda jak gwiazda rocka, trochę się też tak zachowuje. Więc w momencie, kiedy dostaliśmy przedpremierowo odcinki od TNT, to ja się trochę rzuciłam na ten serial, żeby zobaczyć, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, bo to jest taka dosyć ryzykowna formuła. No i teraz już wiem, że nie ma się czego bać. To jest naprawdę niezła propozycja na lato, naprawdę dobrze zapowiadający się serial i mam dla Was 7 powodów, dla których warto, żebyście sięgnęli po Willa. Bo William Shakespeare wielkim poetą był. Nie ma chyba nikogo, kto nie wiedziałby, kim jest William Shakespeare i nie potrafił zacytować słynnego być albo nie być. Mimo że William Shakespeare urodził się w 1564 roku, to do dzisiaj uważany jest za najwybitniejszego dramaturga wszechczasów. Niestety, jak to z największymi ludźmi wszechczasów bywa, uczą też o nim w szkołach i już sam ten fakt sprawia, że jego biografia staje się mało zajmująca, a czytanie jego dramatów jest przykrym obowiązkiem. Nie jest też bohaterem popkultury, jak na przykład Albert Einstein. Był już co prawda jeden film o młodym Szekspirze pod tytułem Zakochany Szekspir, który dostał nawet Oscara, ale wciąż William wydaje nam się dużo mniej ludzki niż na przykład bohaterowie jego dramatów, tacy jak Hamlet czy Romeo i Julia. Bo to serial historyczno-biograficzny inny niż wszystkie. Najlepszy sposób, żeby przekonać młodych ludzi do nauki historii, to mówić do nich zrozumiałym, współczesnym językiem. Mimo że akcja Willa rozgrywa się w elżbietańskiej Anglii, brakuje tutaj obsesji detalu. Wiele rzeczy jest umownych, trochę jak w teatralnej scenografii. Jest to oczywiście świadoma konwencja przyjęta przez twórców, dzięki czemu Will nie wpada w pułapkę serialu, który stara się za bardzo. Przeciwnie, oferuje widzom serial kostiumowy, który jest strawny nawet dla tych, którzy za serialami kostiumowymi nie przepadają. Bo wbrew pozorom trzyma się faktów. Nie znaczy to wcale, że serial całkowicie ucieka w stronę fikcji i uproszczeń. Co prawda bohaterowie są w większości młodzi, piękni i zdecydowanie za czyści jak na dość niehigieniczną epokę renesansu, a ich stroje są bardziej w stylu gwiazd glam rocka niż mieszkańców XVI-wiecznej Anglii, ale fabuła ściśle trzyma się wątków z biografii Williama Shakespeare'a. Akcja serialu rozpoczyna się w 1589 roku, kiedy młody poeta przybywa do Londynu w poszukiwaniu pieniędzy i sławy. Dość szybko trafia do grupy aktorskiej, która prawdopodobnie jest trupą Lorda Chamberlaina, grupą teatralną, z którą Shakespeare związał większą część swojej kariery. Poznaje tam przy okazji innego dramaturga, cieszącego się wówczas dużą sławą, Christophera Marlowe'a. Ten ostatni miał ponoć duży wpływ na dzieła Shakespeare'a. Nie chcę zdradzać zbyt dużo z fabuły pierwszych odcinków, ale oprócz udramatyzowanych na potrzeby serialu wydarzeń, mamy tutaj naprawdę sporo faktów z historii, jak na przykład to, że w ówczesnej Anglii kobiety nie występowały na scenie. Do 1660 roku było to surowo zabronione, a pierwszy raz kobieta zagrała w inscenizacji napisanego przez Shakespeare'a Otella. Bo jest świetnie zrobiony. Fani filmów Baza Luhrmanna już w pierwszych scenach zaczną dostrzegać podobieństwa. Will nie jest może aż tak cukierkowo baśniowy i przerysowany jak luhrmannowska adaptacja Romeo i Julii, nie ma też wiele wspólnego z musicalem, ale jest tu również sporo kolorów, teatralności i dynamicznej akcji. Wszystko za sprawą Shekhara Kapoora, reżysera całego pierwszego sezonu i legendy bollywoodzkiego kina. Kapoor w 1998 roku przeniósł się z Bollywood do Hollywood, gdzie nakręcił nagrodzoną BAFTA biografię brytyjskiej królowej Elżbiety z Claire Blanchett w roli głównej. Scenariusz dwóch pierwszych odcinków serialu napisał z kolei Craig Pierce, scenarzysta takich filmów jak Great Gatsby, Moulin Rouge czy Romeo i Julia. Bo ma punkrockową ścieżkę dźwiękową. I nie, nie mówię tego metaforycznie, dlatego że pierwszy utwór, który w ogóle słyszymy w serialu, to London Calling The Clash. W dalszych odcinkach usłyszymy m.in. Pretty Vacant, Sex Pistols czy Perfect Day Lou Reeda. W zestawieniu z XVI-wiecznymi scenografiami mamy tutaj spory kontrast, który sprawia, że Will nabiera bardziej szalonego charakteru. I zdecydowanie trafi do młodszych widzów, bo młoda jest tutaj również obsada z debiutującym Laurym Davidsonem w roli Williama. Bo łączy w sobie romans, przygodę i dramat.
Will gatunkowo jest dramatem historycznym, choć w rzeczywistości wykracza poza ramy swojego gatunku. Z jednej strony ma w sobie wszystkie elementy, które znamy z takich produkcji jak Wikingowie czy Rodzina Borgiów, czyli intrygę, romans, brutalne sceny, w Willu ich nie brakuje, a także nagość i seks. Z drugiej jest tu sporo teatralności i buntownicza muzyka kompletnie niepasująca do epoki. To wszystko sprawia, że Will ma w sobie sporo lekkości i świeżość, która może dość szybko zjednać mu fanów. W tej opowieści jest potencjał i chociaż może nie jest to materiał na jeden z najlepszych 10 seriali 2017 roku, to myślę, że jednak warto poświęcić mu chwilę i go obejrzeć i mam nadzieję, że do końca utrzyma poziom. Bo można go oglądać w Polsce. Pierwszy 10-odcinkowy sezon Willa w Polsce rusza niemal równolegle do premiery amerykańskiej. Będziemy mogli oglądać ten serial na TNT od czwartku 13 lipca o godzinie 21. Powiem Wam szczerze, że jeżeli szukacie czegoś naprawdę takiego fajnego i lżejszego na lato, to Will jest dobrym wyborem, bo mimo wszystko, mimo tego, że jest to serial biograficzno-historyczny, to ma w sobie jakąś taką lekkość. Nie jest to guilty pleasure, ale tak mniej więcej stoi w rozkroku między guilty pleasure a serialem dramatycznym. Więc ja Wam ten serial póki co polecam. Oczywiście dawajcie znać, czy w ogóle interesuje Was taka produkcja, bo to jest dosyć nietypowa produkcja, jeśli chodzi o serial biograficzno-historyczny. Piszcie w komentarzach, czy będziecie oglądać, a poza tym wiecie co robić. Dawajcie nam lajki, subujcie nasz kanał, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na Instagrama. Dzięki.